Cześć, witaj drugiego dnia naszego Janu Yoga Challenge, czyli jogowego wyzwania, z którym zaczynamy nowy rok. Nazywam się Mary Kate, to jest nasze studio jogi online i dzisiejsza praktyka, czyli Power Sun Salutations, to w dalszym ciągu przygotowanie, zbudowanie podstawy do tego, co przed nami w nadchodzącym miesiącu. Dzisiaj dodamy do tego trochę więcej energii, zdecydowanie więcej będzie działo się na macie, myślę, że też bardziej się zmęczymy, ale zanim to wszystko, to usiądź na moment na macie, odłóż pośladki napięte, dłonie na uda i zaczniemy sobie od kilku oddechów. Zamknij oczy i weź 3 głębokie oddechy. Jeden. Dwa. I trzy. Z kolejnym wdechem unieś dłonie do góry. Z wydechem połączone dłonie opuszczamy do mostka. I do góry wdech. Wydech, ściągamy je na dół. Góra, wdech, wydech na dół. Wyciągamy prawą rękę, lewą rękę do boku, prawą dłonią łapiemy za głowę i mocno wypychamy naprężoną dłoń w kierunku sufitu i przyciągamy głowę do prawego ramienia. Delikatnie ściągamy ją do boku ręką. Czujemy napięcie, taki strumień energii rozchodzący się od czubków palców dłoni po szyję. I z każdym wydechem przyciągamy głowę delikatnie, coraz bliżej ramienia. Zmieniamy stronę na drugą. Prostujemy prawą rękę do boku, naprężona dłoń w kierunku sufitu, a lewa ręka przyciąga głowę do ramienia. Cały czas oddychamy głęboko. Powoli wypuszczamy głowę, odkładamy dłonie do dołu i przechodzimy nimi naprzód maty. Wyciągamy się jak najdalej w pozycji dziecka, czoło na matę i dłonie ciągną jak najdalej. Otwieramy, rozciągamy boki tułowia. Cały czas głęboki oddech. Kolejnym wdechem podnosimy klatkę, pośladki do góry i odstawiamy kolana do pozycji klęku podpartego. Z wdechem wyginamy się do sufitu, plecy wklęsły, wzrok na sufit. Wydech wypychamy łopatki do góry, broda ciągnie do mostka. I z wdechem do góry. Wydech, koci grzbiet. Góra, wdech, koci grzbiet, wydech, góra, wdech, budzimy kręgosłup, wydech, koci grzbiet. Wracamy do pozycji neutralnej i zaczynamy zataczać delikatne okręgi klatką piersiową, wysyłając ramiona za linię dłoni. I wypychając pośladki do tyłu, niemal jakbyśmy chcieli odłożyć je na pięty.
mocno dociskamy nadgarstki do maty. Chcemy je rozgrzać, delikatnie rozciągnąć. Zmieniamy kierunek i odkręcamy się w drugą stronę. Pracujemy na nadgarstkach. I powoli zatrzymujemy się w centrum. I zaczynamy odkręcać dłonie na zewnątrz. Jeżeli możemy, to układamy dłonie w naszym kierunku. I zaczynamy delikatnie bujać się do przodu i do tyłu. Nadgarstki mogą się delikatnie podnosić, jeżeli nie sprawia nam to bólu, tylko przyjemne rozciąganie. Chcemy je dobrze rozgrzać, także w zgodzie ze własnym zakresem. Delikatnie bujamy się przód i tył. Ok. Wędrujemy dłoni z powrotem do przodu. Stawiamy palce stóp na macie i podnosimy pośladki do góry. Pies głową na dół, stopy na szerokość bioder. Aktywnie wypychamy się z dłoni i zaczynamy zginać raz prawe, raz lewe kolano, prostując przeciwną nogę i dociągając pięty na zmianę do maty. Zatrzymujemy się, przyciągamy pięty maksymalnie do maty i z wdechem robimy daleki krok do przodu. Proste plecy, wdech, z wydechem przyciągamy się do nóg, z wdechem podnosimy się do góry, z wydechem odkładamy dłonie wzdłuż tułowia. Stajemy na szerokość bioder, podnosimy dłonie do góry z wdechem i stajemy na palcach. Podnosimy pięty z maty, naprężamy całe ciało, aktywny brzuch pomaga nam utrzymać równowagę. Szukamy balansu, z wydechem zginamy kolana i cały czas pięty nad matą, staramy się zejść do przysiadu. Pięty cały czas w górze, jesteśmy na palcach i z wdechem wracamy do góry. Wydech, odstawiamy pięty i dłonie wzdłuż tułowia. Ok, łączymy stopy z przodu maty i przechodzimy do naszych powitań słońca. Ręce do góry, wdech. Z wydechem skłon do nóg, przyciągamy się jak najbliżej. Z wdechem proste plecy. Albo odkładamy dłonie na matę przed sobą, albo na nogi. Staramy się doprostować plecy, stworzyć przestrzeń między klatką a nogami. I patrzymy w podłogę przed nami, a nie wyciągamy się mocno do góry, żeby nie skracać sobie niepotrzebnie odcinka szyjnego. Zginamy kolana, dłonie na matę. I robimy daleki krok do tyłu. Kolana, klatka na matę i wdech, klatka do góry, pozycja kobry. Z wydechem palce stóp na matę i podnosimy pośladki, pies z głową na dół. Przeciągamy się w pozycji. Z wdechem przenosimy ciężar ciała do przodu i klatka wędruje do pozycji deski. Z wydechem wracamy do tyłu, pies głową na dół. I do przodu wdech. I wydech do tyłu. I do przodu. I do tyłu. Do przodu. I do tyłu. Jeszcze jeden raz. Klatka do przodu. I wydech, pies głową na dół. Zginamy sobie
łokcie i staramy się opuścić przedramiona w kierunku maty, ale nie odkładamy ich. Aktywnie się wypychamy z dłoni i staramy się utrzymać tu. Łokcie są zgięte, ale nie są odłożone. Poczuj, jak mocno pracuje obręcz barkowa, jak pracują ramiona. Wypychamy się z maty. I jeszcze jeden głęboki oddech. I prostujemy ręce, pies z głową na dół. Powoli robimy daleki krok do przodu, stopy razem i proste plecy, wdech. Wydech, skłon do nóg. Podnosimy się do góry, wdech. Wydech, dłonie wzdłuż tułowia. Góra, wdech. Wydech, skłon do nóg. Wdech, proste plecy, tworzymy przestrzeń. Wydech, daleki krok lub przeskok do tyłu i kolana, klatka na matę lub już prosto czaturanga. Wdech, pozycja kobry lub psa z głową do góry. Wydech, pies z głową na dół. Pięty ciągną na matę, głowa luźno i z wdechem klatka ciągnie do przodu, do pozycji deski. Wydech, pies z głową na dół. I do przodu wdech. I wydech do tyłu. I do przodu wdech. Wydech do tyłu. Jeszcze dwa razy. Wdech do przodu. Wydech do tyłu. I do przodu wdech. Ostatni raz. Wydech. Pies z głową na dół. Znowu delikatnie zginamy łokcie. Przyciągamy przedramiona do maty, ale nie odkładamy ich. I aktywnie wypychamy się z ramion. Mocna pozycja. Głęboki oddech. Jeśli bolą Cię nadgarstki, to odłóż przedramiona na matę. Jeżeli jest ok, to jeszcze jeden oddech. I prostujemy ręce, pies z głową na dół, przeciągamy się w pozycji i przechodzimy lub przeskakujemy naprzód maty. Proste plecy, wdech, wydech, skłon do nóg, z wdechem podnosimy się do góry, wydech, dłonie wzdłuż tułowia, do góry wdech, wydech, skłon do nóg. Proste plecy, wdech, wydech, skok lub przejście do tyłu i albo kolana na matę, albo czaturanga, pies z głową do góry lub kobra, wdech, wydech, pies z głową na dół. Z wdechem podnosimy prawą nogę do góry, sięgamy nią jak najwyżej, biodro odkręca się na zewnątrz. Aktywnie wypychamy się z dłoni, oddychamy głęboko. Noga ciągnie w kierunku sufitu. Na wdechu przyciągamy klatkę do przodu, do pozycji deski. Noga cały czas jest w górze i z wydechem staramy się zejść do czaturangi. Cały czas z nogą w górze. Super. Pies z głową do góry, wdech. Pies z głową na dół, wydech. Przeciągamy się w pozycji. Głowa luźna. I powoli znowu zginamy dłonie, ręce, łokciu. Przedramiona ciągną na matę. Wypychamy się. Jeśli bolą nadgarstki, możemy albo zostać w psie z głową na dół, albo odłożyć przedramiona całkiem na matę. I prostujemy ręce, pies z głową na dół. Powoli przechodzimy
lub przeskakujemy naprzód maty. Prosty plecy wdech, wydech, skłon do nóg. I podnosimy się do góry, wdech, wydech, dłonie wzdłuż tułowia. Góra, wdech, wydech, skłon do nóg. Proste plecy, wdech, wydech do czaturangi. Pies głową do góry lub kopra, wdech, wydech, pies głową na dół. Pięty ciągną na matę, luźna szyja, z wdechem lewa noga do góry. Odkręcamy biodro, aktywnie wyciągamy stopę w kierunku sufitu i cały czas prawa pięta ciągnie na matę. Z wdechem klatka przechodzi nad dłonie, naprzód maty do deski, noga cały czas jest w górze, z wydechem czaturanga, pies głową do góry, wdech, pies głową na dół, wydech. Wyrównujemy oddech i zginamy łokcie, przyciągamy przedramiona na matę. Pracuje obręcz barkowa, pracują ramiona. Mocno się wypychamy. I wyprostuj ramiona. Przeciągnij się w psie z głową na dół. I powoli przejdź naprzód maty. Proste plecy, wdech. Wydech, skłon do nóg. I wdech do góry, wydech, dłonie wzdłuż tułowia. Ok, przechodzimy do zmodyfikowanych powitań słońca B, więc wdechem zginamy kolana, dłonie do góry, wyciągamy klatkę piersiową i opuszczamy pośladki jak najniżej, pozycja krzesełka. Bierzemy tu jeszcze jeden głęboki oddech. Z wydechem skłon do nóg. Proste plecy, wdech. Wydech. Do czaturangi. Pies głową do góry, wdech. Pies głową na dół, wydech. Przeciągamy się w pozycji. Na wdechu prawe koleno do klatki, stawiamy stopę między dłonie, podnosimy się do góry, do wykroku. Tylnia pięta jest cały czas uniesiona, nie jesteśmy w wojowniku pierwszym, tylko w wykroku. I trzymamy mocno. Naprężony brzuch, naprężone nogi i z kolejnym oddechem staramy się podnieść piętę z przodu do góry. Jesteśmy na palcach obu stóp. Szukamy równowagi. Cały czas głęboki oddech. Z wydechem dłonie na matę. Przyciągamy prawą stopę do tyłu, czaturanga albo kolana na matę, pies głową do góry, wdech, pies głową na dół, wydech. Pamiętaj, że zawsze w momentach przejścia przy winiasach możesz korzystać ze swoich modyfikacji, odkładać kolana na matę, przechodzić do deski czy naprzód maty zamiast przeskakiwać. Tak, jak ci podpowiada twoja praktyka. I z wdechem przyciągamy lewe kolano do klatki. Stawiamy stopę między dłońmi i podnosimy się do wykroku. Tylnia pięta cały czas w górze.
Biodra ciągną na matę. Zapieramy się na stopie z tyłu. I z wdechem podnosimy pięty z przodu do góry. Szukamy równowagi. Głęboki oddech. Napięty brzuch. Jeszcze moment. I wydech, dłonie na matę. Przyciągamy lewą stopę do tyłu, chaturanga. Pies głową do góry, wdech. Pies głową na dół, wydech. Przeciągamy się aktywnie w pozycji psa. I powoli odkładamy tym razem całe przedramiona na matę. Podchodzimy stopami delikatnie bliżej. I z wdechem unosimy pięty do góry. Staramy się nie wysuwać tułowia głowy do przodu, tylko cały czas się aktywnie zapierać na ramionach. Pięty do góry, wdech. Wydech na dół, unoszą się tylko pośladki. Góra, wdech. I wydech na dół. Góra, wdech. Wydech na dół. I do góry, wdech. Wydech. Góra, wdech. I wydech. Odkładamy kolana na matę. Pośladki napięty. I przeciągamy się w pozycji dziecka. Odpoczywamy na moment. Wyrównujemy oddech. Z wdechem wracamy do pozycji psa z głową na dół. I z wdechem wracamy naprzód maty. Proste plecy, wdech. Wydech, skłon do nóg. Uginamy kolana, podnosimy się do pozycji krzesełka, wdech. Wydech, podnosimy się do góry. I z wdechem pozycję krzesełka wracamy. Pośladki ciągną do dołu, kolana razem, klatka do przodu. Głęboki oddech, wydech, skłon do nóg. Proste plecy, wdech i wydech do chaturangi. Pies głową do góry, wdech, pies głową na dół, wydech. Przeciągamy się w pozycji i powoli prawa stopa między dłonie. Podnosimy się do góry. Aktywny brzuch. Napięta noga. I podnosimy się na palce z przodu. Cały czas głęboki oddech. Szukamy równowagi. Jeśli spadasz, to spokojnie wracaj do pozycji. Jeszcze jeden oddech tu. I z wydechem dłonie na matę, prawa stopa do tyłu, pies... chaturanga na dół, przepraszam. Pies głową do góry, wdech. Pies głową na dół, wydech. Przeciągamy się. Wyrównujemy oddech. Na kolejnym wdechu lewa stopa między dłonie, podnosimy się do góry, biodra do dołu. Aktywizujemy całe ciało i podnosimy przednią piętę do góry. Mocna pozycja, mocny brzuch. Kilka oddechów tu.
Jeszcze jeden. I powoli dłonie na matę. Lewa stopa do tyłu. Chaturanga albo kolana na matę. I do góry wdech. Wydech, pies, głową na dół. Przyciągamy pięty do maty. I powoli przedramiona opuszczają się do dołu. Podchodzimy delikatnie bliżej. I zdecham pięty do góry. Wydech na dół. Wdech, góra. Wydech, ciągną na matę. Góra, wdech. Wydech na dół. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Ok, odkładamy kolana. Pośladki napięte. I odpoczywamy. Pozycja dziecka. Podnosimy się do góry i wracamy do psa z głową na dół. Przechodzimy na początek maty. Stopy razem, proste plecy, wdech. Wydech, skłon do nóg. Zginamy kolana. Pozycja krzesełka, wdech. I wydech. Podnosimy się. Ok. Z wdechem zginamy kolana. Pozycja krzesełka. Zostajemy i próbujemy wejść na czubki palców. Pięty są w górze, kolana cały czas razem. Trzymamy mocną pozycję. Jeszcze jeden oddech. I z wydechem pięty na matę, skłon do nóg. Proste plecy, wdech. Wydech do czaturangi. Pies głową do góry, wdech. Pies głową na dół, wydech. Rozstawiamy teraz stopy na szerokość maty. Jesteśmy w szerokim psie. Możemy sobie delikatnie skrócić dystans, przyciągnąć dłonie do siebie. I podnosimy prawą nogę do góry. Zauważ, jak ciężar ciała przenosi się nam na lewą stronę. Jeśli czujesz się tu stabilnie, jest ok, to wypychając się mocno z lewej dłoni, staramy się delikatnie dołożyć prawą rękę do tyłu. Sięgamy nią do nogi, testujemy równowagę i powoli wracamy na matę. Zbliżamy stopy do siebie. Przeciągamy się w psie z głową na dół. I z kolejnym wdechem prawe kolano do klatki, stopa między dłonie i podnosimy się do góry. Głęboki oddech, napięty brzuch i podnosimy przednią piętę do góry. Zostajemy na palcach. Trzy oddechy tu. Z wydechem dłonie wracają na matę i cofając prawą nogę do tyłu, wyrzucamy ją do góry. Prostujemy ją, sięgamy stopą w kierunku sufitu. Przenosimy klatkę do przodu, noga cały czas w górze. Z wydechem chaturanga z nogą uniesioną. Pies głową do góry, wdech. Pies głową na dół, wydech. Przeciągamy się w pozycji. I rozstawiamy znowu stopy na szerokość bioder. Podnosimy lewą nogę do góry,
ciężar ciała przechodzi na prawą stronę. Jak to mamy, to delikatnie lewa ręka się unosi. Do nogi. Sięgamy. Testujemy równowagę. Z wydechem wracamy. Zbliżamy stopy i przeciągamy się w psie z głową na dół. Lewa stopa między dłonie. Podnosimy się do góry z wdechem. Biodra ciągną na matę i unosimy pięty z przodu do góry. Zostajemy na palcach. 3 oddechy. I wydech, dłonie na matę. Lewa stopa wyciąga się do góry. Stopa ciągnie do sufitu. Wypychamy się z dłoni. I z wdechem klatka do przodu. Wydech, czaturanga. Pies głową do góry, wdech. Pies głową na dół, wydech. Ostatni już raz. Odkładamy przedramiona na matę. Podchodzimy 2 kroki bliżej. I z wdechem pięty do góry. Wydech na dół. Góra, wdech. Wydech na dół. Wdech do góry. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Pięty na dół. Kolana na dół. I wyciągamy się w pozycji dziecka. Czoło na matę. Wyrównujemy oddech. Na wdechu kręg po kręgu podnosimy się do siadu. Siadamy na pośladki i wyciągamy proste nogi do przodu. Napinamy je. Stopy, tak jakby chciały celować w naszą stronę. Z wdechem dłonie do góry, z wydechem skłon do nóg. Zostajemy tu na kilka oddechów. Łapiemy dłoni za nogi tam, gdzie sięgamy. I wykorzystujemy każdy wydech, żeby wyciągnąć się delikatnie dalej. Wdech, podnosimy się do góry, przyciągamy pośladki na środek maty i odkładamy się kręg po kręgu na dół. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej i delikatnie bujamy się na boki, masujemy całe plecy. Ok, powoli odstawiamy prawą stopę na matę i lewa kostka odkłada się na kolano. Łapiemy dłońmi pod zgięciem kolanowym prawej nogi i przyciągamy całość do siebie. Jeżeli sięgamy, to możemy lewym łokciem wypychać jeszcze lewe kolano na zewnątrz dla pogłębienia. I staramy się zbliżyć nogę do klatki. Głowa leży, ramiona leżą. Tylko noga się przybliża.
powoli odstawiamy prawą nogę na matę i zmieniamy stronę, prawa kostka na lewe kolano i przyciągamy całość do siebie. Z wydechem odkładamy nogi na matę, rozkładamy ramiona na boki i pozwalamy kolanom opadać raz na prawo, raz na lewo. Masujemy sobie dół kręgosłupa. Cały czas głęboki oddech i po kilku razach zatrzymujemy się w centrum. Pozwalamy nogom wyprostować się do przodu. Przyciągamy dłonie w wygodnej odległości od tułowia. Zamykamy sobie oczy. Puszczamy oddech luźno. I zostajemy na moment w relaksie. Skanujemy całe nasze ciało. Od stóp, całych nóg, bioder. Przez brzuch, klatkę piersiową, ramiona, ręce, dłonie. Czujemy, jak napięcie schodzi z naszej obręczy barkowej, z naszego karku, szyi. Jak całe napięcie, które było skumulowane w twarzy, też delikatnie spływa na matę. Czujemy, jak odpuszczamy. Weź tutaj jeszcze jeden głęboki oddech, wypuszczając powietrze luźno z wydechem. I powoli wróć na matę i usiądź wygodnie. Połącz dłonie na mostku. Namaste. Dziękuję bardzo za wspólne powitania słońca, za nasze Power Sun Salutations. Mam nadzieję, że dobrze się czujesz, że jesteś gotowy na jutrzejszy trzeci dzień praktyki. Także do zobaczenia. Dzięki.